Dzisiaj drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Niedziela Świętej Rodziny. Dlatego gościmy w Archikatedrze Częstochowskiej, która nosi wezwanie właśnie Świętej Rodziny i która dzisiaj przeżywa uroczystości odpustowe. O tym, że jest to świątynia oddana pod opiekę Świętej Rodziny, świadczą również nazwy jej ponad 80-metrowych wież, które górują nad Starym Miastem. Wschodnia od ulicy Krakowskiej nosi imię Maryja. Zachodnia od ulicy Ogrodowej, w której się teraz znajdujemy, to Święty Józef, a wieżyczka, którą widzą Państwo za moimi plecami, została nazwana imieniem Jezus. Niedawno zakończyła się kompleksowa rewitalizacja archikatedry. Dzięki temu świątynia ponownie zachwyca swoim blaskiem i jest świetną wizytówką miasta. I w tych miłych okolicznościach witam Państwa w świątecznym magazynie Niedziela w Mieście, realizowanym przez tygodnik katolicki Niedziela i telewizję Orion. I zapraszam do wspólnego odkrywania najważniejszej świątyni naszej archidiecezji. Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie jest świadkiem wielu ważnych wydarzeń, wśród których wymienię chociażby wizyty papieskie, ingresy biskupów czy święcenia kapłańskie. To miejsce szczególnie w tych chwilach jednoczy rodzinę Kościoła Częstochowskiego. A jak wygląda tutaj codzienne duszpasterstwo? To pytanie do gospodarza miejsca, księdza proboszcza Włodzimierza Kowalika. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, no właśnie, archikatedrę kojarzymy głównie z tymi uroczystymi celebrami, ale przecież wierni zaglądają tutaj nie tylko od święta. Tak, dla ludzi z Częstochowy, czy z archidiecezji, czy nawet z całej Polski, to bardziej katedra wiąże się z tymi zewnętrznymi uroczystościami, jak pan powiedział. Tu również rozpoczynają się pielgrzymki branżowe od katedry na Jasną Górę, więc znana jest bardziej z takich tych zewnętrznych uroczystości. Natomiast to jest kościół też parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny i toczy się tutaj zwyczajne życie parafialne, więc codziennie odprawiane są msze święte, są udzielane sakramenty. W parafii pracuje proboszcz, pracują dwaj księża wikariusze, jest również ksiądz senior, emeryt, poprzedni proboszcz. W parafii są bracia kapucyni, którzy służą w konfesjonale, siostry karolanki, które troszczą się o piękno, o czystość, są zakrystiankami tutaj. Również i troszczą się o ubogich, prowadząc stołówkę, którą prowadzi parafia de facto, ale siostry tam posługują w stołówce dla ubogich. Troszczymy się tutaj również o przygotowanie do małżeństwa i rodziny. Duszpasterstwo diecezjalne rodzin, tu właśnie przy parafii, prowadzi przygotowania narzeczonych do małżeństwa w auli katedralnej, nazwanej Nazaret. Tam również jest i poradnia dla rodzin. Ludzie przychodzą z różnymi swoimi problemami. Parafia również prowadzi przychodnie Świętej Rodziny, założona około 20 lat temu. Bardzo służy przede wszystkim wiernym z tej parafii. Łatwy dostęp i ta podstawowa opieka lekarska jest tutaj zapewniona. To jest takie strukturalne. Przychodnia, stołówka, posługa sakramentalna, ale również jest ta troska o ludzi potrzebujących, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi czas zimy, to księża wikariusze z ludźmi świeckimi do domów tych najbardziej potrzebujących dostarczają i żywność, i opał. Także
Na ile jest to możliwe, ludzie są od tej strony zaopiekowani. Takim szczególnym jakby rysem tej parafii jest właśnie troska o rodziny, z racji chociażby tytułu Świętej Rodziny. I w odpust Świętej Rodziny jest wielka uroczystość. To są pięknie celebrowane jubileusze małżeńskie. Ludzie obchodzący swoje jubileusze są zapraszani imiennie, listownie, ale również i przez radio, i przez niedzielę. Przychodzą tutaj, przyjeżdżają z miasta Częstochowy, ale i spoza. Także to jest ta modlitwa wdzięczności, ale również i o błogosławieństwo dla tych rodzin. Bardzo pięknie i prężnie działa rodzina różańcowa, licząca około nawet 100 osób regularnie. Każdego dnia po mszy świętej odmawiają rano różaniec. W pierwszą niedzielę miesiąca jest spotkanie z konferencją, ale również bardzo wielu ludzi należących do tej rodziny różańcowej, którzy ze względu na stan zdrowia, na wiek, nie mogą przyjść na spotkania, czy wprost nawet uczestniczyć we mszy świętej w kościele, uczestniczą we mszy świętej przez media. To bardzo prężna, mocna grupa, której bardzo wiele zawdzięczamy modlitwie, ofiarowanemu cierpieniu. Księża wikariusze angażują się również tu w prowadzenie akcji katolickiej, młodzieży oazowej. Wielką radością naszej wspólnoty parafialnej jest duża grupa ministrantów, od tych najmłodszych. Przez to właśnie widzimy, że również angażują się i rodziny, przychodząc na zbiórki razem ze swoimi dziećmi i tym bardziej uczestnicząc we mszach świętych tych niedzielnych. Także jest to zaangażowanie nie tylko tych dzieci, ale również i ich rodziców. Jak więc Państwo słyszą, troska o rodzinę w parafii Świętej Rodziny w Częstochowie jest kompleksowa. A my na łamach Tygodnika Katolickiego Niedziela regularnie piszemy o rodzinie, bo to właśnie ona powinna być celem wszelkich działań duszpasterskich i społecznych. Szczególnie polecamy Państwu ostatnie numery, w których publikujemy teksty znawców tematyki rodzinnej, którymi są m.in. Mieczysław Guzewicz i Jacek Pulikowski. W parafii archikatedralnej ministranci i lektorzy spotykają się nie tylko przy ołtarzu. Regularnie odbywają również treningi piłkarskie pod czujnym okiem ich opiekuna, księdza wikariusza Łukasza Sakowskiego. Służę dlatego, że Pan Jezus jest wszechmogący, wszystko może. No i to jest takie ważne w życiu, moim zdaniem, dla każdego. Zawsze po różańcu mi się podobało, jak ta służba liturgiczna przychodziła, no i po różańcu zapytałem się, czy będę mógł zostać ministrantem i na następną niedzielę przyszłem. W naszej grupie jest oczywiście fantastycznie, mamy tutaj super chłopaków, którzy widać, że mają potencjał, którzy chcą służyć, są zgraną drużyną. Króluj nam Chryste! Zawsze i święta! Służba nie tylko polega na przychodzeniu w niedzielę do kościoła i służeniu na mszy świętej, to też się wiąże przede wszystkim z dobrą zabawą. Tak jak tutaj widać, mamy treningi co tydzień, mamy salkę, na której przeprowadzamy zbiórki, wspólną formację, gramy w piłkarzyki, w ping-ponga, różne gry planszowe, jeździmy na wycieczki. Dzisiaj jest świat taki może trudniejszy, gdzieś bycie tym ministrantem, to też nie jest dzisiaj takie proste, dlatego mam niesamowity szacunek dla tych chłopców, dla ich rodziców, którzy przyprowadzają ich zawsze na tą zbiórkę, zawsze są z nimi na niedzielnej mszy świętej. To jest także takie piękne świadectwo nie tylko tych chłopców, ale rodziców i to piękne świadectwo przed ich rówieśnikami.
Mimo mrozu, wielu mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów zgromadziło się 8 grudnia na Placu Jasnogórskim, by złożyć Niepokalanej hołd z kwiatów. Nabożeństwu przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, który został uniesiony na podnośniku wozu strażackiego na wysokość figury Niepokalanej, gdzie złożył wiązankę z białych kwiatów. Święta Bożego Narodzenia, szczególnie w Polsce, są bardzo mocno związane z tradycją kolędowania i to nie tylko przy stole wigilijnym. I o tym kolędowaniu musimy powiedzieć w naszym świątecznym magazynie. Jest z nami ksiądz Łukasz Połacik, wikariusz parafii archikatedralnej oraz wicedyrektor Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Kolędy opowiadają różne historie i mają różnych bohaterów. Najważniejsza jest oczywiście święta rodzina z Jezusem na czele. Księże, czy możemy powiedzieć, że śpiewanie kolęd w naszych rodzinach może nas dzisiaj jednoczyć w tych wspólnotach? Na pewno. W ogóle muzyka łączy. Muzyka powoduje, że stajemy się sobie bliżsi, a szczególnie muzyka, która jest wyrazem naszej miłości do Pana Boga, naszego zjednoczenia. To właśnie śpiew kolęd, czyli śpiew, w którym wspominamy fakt Bożego Narodzenia, wydarzenia, może po ludzku by ktoś powiedział, trudnego, nawet smutnego, bo właśnie w tej ponurej grocie pasterskiej, w opuszczeniu, w oddaleniu od ludzi, ale jednak w miłości rodzinnej i w takim pełnym zawierzeniu Panu Bogu, czyli zdecydowanie kolędy nas jednoczą, kolędy nas zbliżają do siebie, nie tylko w sensie fizycznym, ale duchowym. Warto jeszcze zapytać, co stanowi zatem o fenomenie polskich kolęd? Księże, mnie do głowy przychodzą takie trzy odpowiedzi. Wdzięczna melodia, prostota przekazu, a jednocześnie głęboki przekaz teologiczny. No właśnie, to są trzy czynniki, które na pewno określają kolędy, czyli te pieśni na Boże Narodzenie, czyli te śpiewy, które możemy wykonywać w czasie liturgii, nie tylko w czasie naszych domowych spotkań, ale są też takie śpiewy, które nazywamy pastorałkami, czyli to są te kolędy domowe, które, tak jak pan redaktor powiedział, na pewno mają wdzięczną melodię, ale nie mają tego przekazu teologicznego takiego głębokiego. Mamy na przykład piękną, śpiewaną powszechnie kolędę, właściwie pastorałkę Gdy Śliczna Panna, ale faktycznie tam jakiejś treści głębszej teologicznej nie ma, natomiast my wiemy, o kim śpiewamy i dla każdej osoby wierzącej jest to też takie wyznanie wiary, natomiast nie jest to śpiew liturgiczny. Która kolęda lub pastorałka jest księdza ulubioną? To znaczy, mam dwie raczej takie ulubione. Jedna jest trochę nowsza, to jest kolęda o Gwiazdo Betlejemska, a druga to właśnie też rzewna kolęda Mizerna Cicha, właśnie na tą melodię molową, tak myślę, dobrze oddaje nastrój właśnie tego wydarzenia sprzed 2000 lat, tego ludzkiego może niepokoju połączonego z Bożą radością i z Bożym wypełnieniem. A my z tego miejsca, stojąc przy organach Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie, gorąco zachęcamy Państwa, aby grać i śpiewać kolędy w naszych rodzinach i przypominamy, że w polskich kościołach możemy je śpiewać aż do 2 lutego włącznie. Pytam każdego z was, czy chcesz pełnić funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym, aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego wzrostu? Chcę. Czy chcesz gorliwie
rozważać Słowo Boże i być świadkiem Chrystusa w codziennym życiu? Tak jak na chrzcie staliśmy pobłogosławieni znakiem krzyża, czyli nasza przynależność do Chrystusa została zapieczętowana tak jakby. Teraz już w pełni świadomie, dobrowolnie dostaliśmy krzyże jako posługę lektora. To, że służę, sprawia mi naprawdę bardzo dużą radość, że mogę służyć Bogu, mogę się spełniać w tym, co robię. W Kościele Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie arcybiskup Wacław Depo udzielił posługi lektoratu 80 ministrantom. Jestem bardzo dumna z syna, bardzo się cieszę, że ma taką możliwość i taką łaskę, że chce być tym lektorem. Jestem też bardzo zadowolona, że księża, z którymi mój syn, którym moja rodzina się spotykała, zawsze umieli tak poprowadzić tą drogę, żeby właśnie syn był przy tym ołtarzu. Ja jestem bardzo dumny z syna, że dostanie właśnie tą możliwość tej posługi czynienia dalej. Syn zaczął być ministrantem, gdy zaczął chodzić do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ksiądz na religii go zachęcił i od tego zaczęło się. No i teraz jest lektorem. Jak wszyscy wiemy, głównym zadaniem lektorów jest czytanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Pełnienie tej funkcji daje im możliwość dalszego rozwoju duchowego i większego udziału w odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. Przede wszystkim jednak przez pełnienie tej funkcji stają się oni wiarygodnymi świadkami wiary. W życiorysie świętego Piusa X jest zapisany taki obraz, że kiedy został wyświęcony na biskupa, stanął wobec swojej mamy i pokazał swój pierścień biskupi. A mama wtedy pokazała swoją obrączkę i mówi tak: nie byłoby tego pierścienia na twoim ręku, gdyby nie ta moja obrączka. I to adresuję do was. Jest to bardzo radosny dzień, szczególnie dzisiaj, kiedy rozpoczynamy Adwent, kiedy czekamy na to żywe Słowo Boga, które ma przyjść do nas, Jezusa Chrystusa. Chcemy także wsłuchiwać się w Słowo, które do nas głosi z kart Pisma Świętego i dzięki nowym lektorom będziemy tą posługę pełnić w parafiach. Dzięki temu, że ministranci zostaną lektorami, udadzą się na swoje parafie, będą mogli z błogosławieństwem głosić Boże Słowo, czytać Pismo Święte, a dla nich to jest szczególne wyróżnienie i też świadectwo dla młodszych ministrantów, że oni zbliżają się w ten sposób do Pana Boga i w ten sposób Mu służą, że drugiemu człowiekowi mogą czytać Boże Słowo. Życzę wam, żebyście tak jak otrzymaliście Księgi Nowego Testamentu, żebyście odczytali też kiedyś piątą Ewangelię, którą określamy Ziemię Świętą. Żebyście kiedyś stanęli tam na ziemi Chrystusa i Jego Matki, jako świadkowie tej prawdy, którą będziecie głosić. Kiedy po raz pierwszy byłem w grobie Pańskim, oczywiście pustym, bo Chrystus zmartwychwstał. Odczytując Ewangelię o zmartwychwstaniu, usłyszałem słowa, które są zobowiązujące. Rabboni, nauczycielu. To są słowa, które wypowiedziała
Maria Magdalena, kiedy wezwał ją po imieniu, już jako zmartwychwstały. I tę datę zapisałem właśnie na tych kartach Ewangelii, którą odczytywałem. Zapisujcie swoje daty łaski spotkania z Chrystusem żyjącym i zmartwychwstałym w swoim Kościele. Kochani rodzice, dziadkowie i wszyscy, którzy jesteście z nami na co dzień, bez was, bez waszej miłości i wiary nie byłoby nas tutaj. Kochamy was i bardzo wam dziękujemy. Króluj nam Chryste. W parafii archikatedralnej posługują również bracia kapucyni. Po usilnych namowach udało nam się przekonać jednego z nich do rozmowy przed kamerą. Ta czasowość jest taka wpisana w nasze powołanie. Dla niektórych byliśmy zaskoczeniem, jakim w ogóle jesteśmy. Dla osób, które jakoś nie mają relacji z Kościołem, no to nie bardzo wiedzą. Pytają się, jakiej wiary jesteśmy. Jesteśmy wdzięczni za to, że tutaj możemy przebywać, że tutaj proboszczowie nas przyjmują, bo to nie jest nasze miejsce, tylko korzystamy tutaj z miejsca, które należy do parafii. No ale też właśnie, że jest to katedra świętej rodziny, to też jest jakiś taki znak od Pana Boga, tej naszej posługi też wobec ludzi, którzy też tutaj przychodzą. Jest u nas trzech braci, dwóch braci i dwaj bracia są prezbiterami, więc ta posługa w katedrze wygląda tak, że pomagają w spowiedzi. Dobrze się tutaj czuję, mnie, że ludzie raczej nas rozpoznają, szczególnie ubodzy, bezdomni, którzy też tutaj przychodzą, zaglądają. Wiedzą, że mogą od nas, u nas się napić ciepłej herbaty, czy dostać jakąś kanapkę, więc szukają pomocy, jakiegoś światła na swoje życie i też tutaj przychodzą. Proszę Państwa, mamy teraz niepowtarzalną okazję, aby wejść niejako do środka organów archikatedralnych, które są największymi pneumatycznymi organami w Europie Środkowo-Wschodniej. Księże, to ile te organy liczą piszczałek? Pewnie około 7 tysięcy. Trzeba by to dokładnie przemnożyć. 101 głosów w głównych organach plus 16 w organach w prezbiterium. Razy liczbę właśnie, liczbę głosów razy liczbę klawiszy do odpowiednich manuałów i wyjdzie nam pewnie ta liczba. Kończy się rok kalendarzowy, a jednocześnie rok jubileuszowy, w którym świętowaliśmy 95. rocznicę powstania Tygodnika Katolickiego Niedziela. Jego twórcą był Teodor Kubina, pierwszy biskup częstochowski, który powołał go do istnienia zaledwie w 2 miesiące po objęciu diecezji częstochowskiej. Pasterz wiernie wspierał nasz tygodnik i sam do niego pisywał.
Ponadto był doświadczonym duszpasterzem, społecznikiem i działaczem narodowym. Został uhonorowany Orderem Odrodzenia Polski. Przez 25 lat swojej posługi biskupień zorganizował diecezję częstochowską w sprawnie funkcjonujący organizm. Jego sarkofag znajduje się w Bazylice Archikatedralnej. Dzieło biskupa Teodora Kubiny kontynuowali jego następcy. Jednym z nich był czwarty biskup częstochowski i pierwszy metropolita częstochowski, arcybiskup Stanisław Nowak, który w wieku 86 lat zmarł 12 grudnia podczas odprawianej przy jego łóżku mszy świętej. Zgodnie z tradycją, uroczystości pogrzebowe ministra Matki Bożej, jak określają się kolejni biskupi częstochowscy, odbyły się w Bazylice Jasnogórskiej i w Bazylice Archikatedralnej. Dziękuję Wam za dzisiejsze wielkoczwartkowe zjednoczenie. Ten obraz pozostanie w moim sercu i w moich oczach. Ta wieczorna Eucharystia, dopełniająca Wielki Czwartek, kiedy biskupi wraz ze swoimi kapłanami wypełniają to miejsce zrodzenia w sercu Jezusa dla innych. Mijający rok był szczególny dla redakcji tygodnika katolickiego Niedziela, ponieważ obchodziliśmy 95. rocznicę jego powstania. Jest z nami ksiądz Jarosław Grabowski, redaktor naczelny Niedzieli. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, rok jubileuszowy, ale to nie oznacza, że osiedliśmy na laurach. Wręcz przeciwnie, pracowaliśmy pełną parą. Owocem tego czasu jest kilka dzieł, m.in. nasz magazyn Niedziela w mieście. Za co jestem bardzo wdzięczny, za Wasz pomysł, za współpracę z telewizją Orion. Przed nami bardzo ważny etap, rzeczywiście zamykamy coś, co było. 95 lat to taki, no, można powiedzieć, skromny jubileusz. Przygotowujemy się do równej setki. Bardzo ważne dla nas jest to, żebyśmy nie tylko myśleli o tym, co było, aczkolwiek historia Niedzieli jest bogata, bo to aż 95 lat z przerwami, ale jednak już myślimy o tym, jak zacząć etap tych 5 lat, aby przygotować się na nowe wyzwania, które będą stały przed stulatką, jaką będzie niedziela. I jakie te wyzwania przed nami stoją? No przede wszystkim docierać do jak najszerszego grona czytelników. Wiemy, że dzisiaj jest to bardzo trudne. Prasa katolicka nie ma łatwo, dlatego że nie wszystkim zależy na pogłębionej wiedzy religijnej, na pogłębionej wierze. Ale my chcemy również dotrzeć do tych, którzy mają swoje wątpliwości. To znaczy z jednej strony do utwierdzonych w wierze, a z drugiej strony dla tych, którzy wątpią, którzy bardzo krytykują, czy też nie rozumieją Kościoła. I podejmujemy takie wyzwania, jak chociażby Niedziela Młodych. Chcemy językiem młodzieżowym, ale nie banalnym, kierować te treści religijne, kościelne i nie tylko, można powiedzieć, egzystencjalne do młodzieży. Również szanujemy zawsze seniorów, stąd kolejny dodatek Aktywni 60+. Podejmujemy nowe tematy na prośbę naszych czytelników. ABC wiary, kwestie dotyczące cudów, zawsze one budzą ciekawość, problemy naszej codzienności, jak również zdrowia. Te wszystkie dodatkowe tematy będą już od nowego roku. Jak Państwo słyszą, zawartość niedzieli jest bardzo bogata. Jesteśmy w szczególnym czasie, kiedy składamy sobie życzenia. Proszę księdza, czego możemy życzyć naszym widzom i czytelnikom na nowy rok? Życzę Państwu w tym czasie przeżywanych świąt Bożego Narodzenia dużo radości, ale nade wszystko dużo wytrwałości, szczególnie w nowym roku, wytrwania w postanowieniach. Mam nadzieję, że również tych dotyczących wiary. Życzę szczęśliwego, pełnego Bożej opieki nowego roku. Na zakończenie ponawiamy zaproszenie do naszej wspaniale odnowionej Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. Dziękujemy, że byli Państwo z nami i mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie już za rok, czyli w styczniowym wydaniu magazynu Niedziela w Mieście. Do zobaczenia!
Thank you.